Dzień dobry, witamy Smak Sztuki. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z Iwonką, naszą dietetyczką dyżurną, na temat odporności. No bo mamy zimę, generalnie dni są krótkie, trochę jest smutno, takich świeżutkich warzyw nie wykopiemy z grządki i nie zjemy sobie marchewki po otarciu ją o spodnie. I trzeba sobie jakoś radzić, a jak wszyscy wiemy, a tu jeszcze nam autorytet, mam nadzieję, potwierdzi, jednak witaminy, enzymy żywe są bardzo ważne, żeby budować naszą odporność. I co mogłabyś powiedzieć, jak wesprzeć nasze morale w tym trochę trudnym czasie, żeby też nasza odporność była na odpowiednim poziomie? Znaczy, no, na pewno zwiększyć ilość warzyw w diecie, bo w ogóle warzyw jako takich. Ja w gabinecie bardzo często spotykam się z tym, że jest deficyt warzyw w dietach. Jak proszę o zrobienie takiego dziennika żywieniowego, to no w zupa to jeszcze, kawałki pomidora na kanapce, no może, ale już nie na każdej, a już jakieś inne warzywa, sałatki. Sałatka to najczęściej skojarzona z taką imieninową sałatką. Zgotowanych marchewek. Natomiast no, tą siłę warzyw no, robią nam, no, jak ktoś się mnie pyta, a jakie warzywa by Pani polecała? No to ja się pytam, to zależy o jaką ilość Pani pyta. Bo jeżeli nie mamy problemu z jedzeniem warzyw, to my możemy zwiększyć ilość poprzez, nie wiem, ciekawsze przepisy. Natomiast jeżeli spożywamy zielone warzywa, to spożywamy te warzywa, które mają tą najsilniejszą siłę biologiczną. Dr. Furman tworzył swoją skalę wartościowości warzyw, to na szczycie tej skali są warzywa, a na szczycie warzyw są zielone warzywa. Zielone. Czyli również pewnie natka pietruszki, koperek, sałaty, jarmuże, wszystkie sałaty, brokuły, szczypiorki, te wszystkie, wszystko to, co ma zielone. Chlorofil ma szczególne znaczenie w naszym zdrowiu, bo jest to produkt, który najsilniej nas oczyszcza. Jeżeli chcemy sobie poprawić parametry krwi, to zalecane, to niektórzy będą zalecali nam spożywanie chlorofilu. Czystego chlorofilu. Natomiast tutaj i w soku z jęczmienia, i w chloreli, szczególnie w chloreli, która jest taką jednokomórkową algą, tu akurat w postaci drażetek, więc czasami się to niektórym osobom kojarzy w ogóle z tabletkami i z leczeniem. Natomiast to jest po prostu jedzenie, i ona ma najwięcej chlorofilu ze wszystkich roślin na ziemi, tak badania właśnie wykazały, chlorella pyrenoidoza. Więc zjadanie tego, zjadanie, gryzienie, ssanie jest po prostu jak najbardziej dobrym patentem w ogóle, niezależnie od tego też, czy jemy te warzywa, czy nie jemy. Bo jeżeli właśnie jedna porcja soku z jęczmienia daje nam ekwiwalent dwóch główek brokuła, to ile byśmy tych warzyw musieli zjeść, prawda, żeby rzeczywiście dostarczyć sobie taką ilość tych enzymów i tych substancji, które też wzmagają naszą i odporność, i witalność. Natomiast właśnie, czyli w ogóle warto jest zwiększyć ilość warzyw, tak? Po prostu. Tak, a jeżeli chodzi właśnie o te osoby, które nie potrafią, nie lubią, nie mają czasu na przygotowywanie, wiadomo, że zawsze by się dało to zrobić, ale czasami ktoś no, nie ma tej motywacji, a chciałby być zdrowszy, to wtedy spokojnie można zaproponować nasze zielonki, prawda? Tak, znaczy warto, wydaje mi się, też zwrócić uwagę na to, że im jesteśmy bardziej chorzy, jeżeli mamy już zdiagnozowaną jakąś chorobę albo mamy jakieś objawy, mam jakieś zdjęcia, no byliśmy już u takiego lekarza, u takiego, byliśmy takie badania, no niby wszystko w porządku, a coś nam dokucza, mam migrenę, czy jakieś bóle brzucha, czy w ogóle jakieś bóle w ciele, to są już symptomy no, czegoś nieprawidłowego, więc jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to potrzebujemy więcej tych warzyw, bo nawet jak jesteśmy, nawet jak zachowujemy higienę, jesteśmy czyści, prawda, w sensie mamy tą higienę jakby swojego ciała, no to my i tak musimy ją utrzymywać. I tak kąpiemy się regularnie, myjemy zęby, prawda? Tak. I to samo dotyczy jedzenia. Chodzi o taką higienę metaboliczną. Nasz organizm ciągle przeprowadza procesy, w wyniku których
powstają różne toksyczne związki fizjologiczne. Tak, które trzeba wyprowadzać z tego organizmu. Tak, które trzeba wyprowadzać. I jeżeli nasz organizm sobie z tym radzi, to jesteśmy zdrowi. To te produkty nam pomogą na bieżąco to usuwać. Natomiast jeżeli mamy jakieś dolegliwości, nasz organizm jest obciążony, to one będą wzmagać. My jakby nie będziemy musieli zwiększać ilości warzyw jedzonych. Tak, wystarczy je wypić. Tak, wystarczy je wypić. I kilka takich doświadczeń na koniec może, bo rozmawiając z wieloma osobami, które zaczęły jeść pół roku temu, kilka miesięcy temu produkty zielone, bo my z mężem jemy je już 3,5 roku, i widzimy ewidentnie, że nasza odporność wzrosła, że generalnie nie chorujemy, a jeżeli chorujemy, to to chorowanie przebiega inaczej. Ostatnio też koleżanka, która dość mocno się pochorowała, mimo zielonek, której dopiero od miesiąca, powiedziała, że ona zupełnie inaczej funkcjonuje w ciągu tej choroby, że ma tyle energii, że nie jest w stanie uleżeć w łóżku, a normalnie przy tych samych objawach, przy tej samej gorączce, ona po prostu leżała jak Łazarz, nie mogła się ruszyć. I wiele jest takich właśnie opowieści, które pokazują, że owszem, bakterie, wirusy istnieją i one nie muszą być dla nas groźne, jeżeli mamy czym się bronić. A bronimy się zdrowymi produktami i do tego też zapraszamy Państwa. I jeżeli ten temat kogoś zainteresował, to pod filmem będą podane numery telefonu Iwonki, która jest dietetykiem, mój, duże doświadczenie z zielonkami i zawsze będziemy starały się jakoś Państwu pomóc w rozpoczęciu przygody z zieloną żywnością albo coś doradzić, więc zapraszamy do kontaktu. Odciążony organizm będzie łatwiej radził sobie z wszelkimi, dokładnie, obciążeniami. Pozdrawiamy, do widzenia. Dziękuję.